Co roku mamy ten sam obowiązek i o minionych 12 miesiącach tak szybko zapomnieć nie możemy. Na dobre rozpoczął się okres rozliczeniowy za rok 2012. Urzędy skarbowe już na nas czekają. W Działdowie powoli deklaracje podatkowe z PIT-u 37 już spływają. Już mieszkańcy naszego powiatu przychodzą, rozliczają się, z tym, że oczywiście uzależnione jest to od przekazywania informacji przez płatników. Płatnicy mają termin do przekazania informacji dla podatników do końca lutego, także spodziewamy się troszeczkę więcej podatników w okresie około miesiąca lutego, koniec miesiąca lutego, początek miesiąca marca. Urzędnicy przypominają, żeby tej sprawy nie zostawiać na ostatnią chwilę, bo wtedy musimy uzbroić się w cierpliwość i odczekać swoje w kolejkach. Podobnie jak w latach ubiegłych, podatnicy mogą rozliczyć swoje zeznania metodą tradycyjną, jak również skorzystać z internetu, który jest doskonałym sposobem na szybszy zwrot nadpłaty zeznania. W tej chwili mamy takie udogodnienie jak internet. Ja zachęcam oczywiście wszystkich, aby rozliczenie składali za pośrednictwem internetu. Wystarczy wejść na stronę internetową, może podam www.e-deklaracje.gov.pl i tam program poprowadzi nas krok po kroku, jak należy złożyć te zeznanie za pośrednictwem internetu. Poza tym internet to jest wygoda, powiem, że można złożyć zeznanie podatkowe, nie wychodząc z domu lub przebywając za granicą. Na ewentualny zwrot nadpłaconego podatku możemy czekać do 3 miesięcy od daty złożenia deklaracji podatkowej. Przy rozliczeniu warto pamiętać, że możemy przekazać 1% swojego podatku organizacjom pożytku publicznego. Inaczej kwota z tego tytułu powędruje na konto Skarbu Państwa. Rok 2013 niesie ze sobą zmianę w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ustawodawca od 2013 roku wprowadził w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych szereg zmian. I tak przewiduje się zmiany z tytułu korzystania z ulgi internetowej, tak zwanej, z ulgi na dzieci. I oczywiście tutaj zmieniają się preferencje w przypadku kosztów uzyskania przychodów dla artystów i twórców. Na dokładne zapoznanie się z tymi zmianami mamy jeszcze czas. Obowiązywać one będą od przyszłorocznego rozliczenia, ale wkrótce warto zacząć monitorować te zmiany, by później nie być zaskoczonym.